Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie, czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł, nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. To czytamy w Ewangelii Mateuszowej, w fragmencie na dzień dzisiejszy. Przebaczenie jest ważne dla nas, gdy patrzymy na nasze relacje z Panem Bogiem oraz relacje z drugim człowiekiem. Doświadczamy Bożego przebaczenia w sakramencie pokuty, kiedy się spowiadamy. Pan nie ogranicza swego miłosierdzia, choć my możemy na nie się zamknąć, odrzucić je, choćby przez serce zatwardziałe. Probierzem naszej postawy jest tutaj bliźni, nasze podejście do człowieka. Czy mam wielkie serce, czy też ściśnięte egoistycznym, ja ci pokażę. Patrzymy na Boga, który, jak mówi papież Franciszek, nigdy nie męczy się przebaczeniem. To nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Za każdym razem On bierze nas na nowo na swoje ramiona. Pamiętajmy, że Maryja jest z nami. Ona uczy nas otwierać się przed Bogiem, przynosić Jemu to, co nas trapi, co jest zmaganiem. Uczy zaufania i poddawania się Jego miłosierdziu. Jak ona, ja chcę mieć wielkie serce dla Pana i wielkie serce dla człowieka, w którym Bóg przychodzi do mnie. Maryja pomaga mi swoją postawą miłości otwierać się na Boga i na człowieka. Różańcową modlitwą dziś ogarnijmy tych, co nie potrafią powiedzieć przebaczam. Są zamknięci, nie potrafią złamać w sobie pieczęci nieprzebaczenia. Panie, pomóż nam nie tylko 7, ale 77 razy mówić przebaczam. Maryjo, Matko Miłosierdzia, cierpliwa Matko, pomagaj nam być przy Panu i przy człowieku z sercem kochającym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.